Hej, ludzie, to ja tutaj Tele55 i witam w kolejnym odcinku Pokémon Crystal. Adios już też się wita. Okej, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w sklepie. TM Shop. Nie potrzebuję TM-ów. Z Battle Tower? Wiseman Gifts, what the fuck? Za przeproszeniem? Aha! Mądrzy ludzie mają lalki Pokémon. Okej. A ja chcę tutaj kupić mnóstwo X itemów. Dlatego tu jestem. Chyba tutaj. W Battle Tower chyba nie mogą mieć legend, wydaje mi się. Nie wiem, w której nie przedstawili to, że trenerzy mogą mieć casualowo legendy. Ale tu nie powinni mieć. Czy tu znajdują się przedmioty, których potrzebujemy? W sumie chwila. Czy my potrzebujemy Maxi Pani? A kupię, kurczę, 3 na wszelki wypadek. Mogą się przydać. Przy stalowej widarce, mówisz? Jeszcze zobaczę do końca sklep. Wait, what the hell? Tu muszą być X itemy, no bo jak tutaj nie ma, to przepraszam bardzo. Liz! O co chodzi? Archie i Liz cały czas wydzwaniają. Joey nie jest taki upierdliwy. O co chodzi z memem Joey'a, jak tu każdy inny dupę zawraca? Dzisiaj Crystal Madare. Czy jest ktoś, kto może pokazać ucieka Madare? Nie wiem. O, there we go. 10 X specialów. Nie zamierzam oszczędzać. 5 X speedów, bo jeszcze mam chyba ze 2. 5 X ataków. I defense. Tak, tak, na jednego poka się przyda. Dosłownie na jednego tylko. X accuracy też. Bo kupię więcej od razu. Przygotowujemy się na końcową bitwę, tak! Nie zamierzam kompletnie jej oszukać, że jednym pokiem rozwalę wszystko, ale zamierzam mnóstwo wykorzystać tych X-temów w walce, żeby mieć jakiekolwiek szanse. Okej, okay, a nie widzę nic, co mógłbym walić w sumie. Wszystko to wygląda przydatnie. Okej, okay, to zostawiam tak jak jest. Okej, okay, tak jak mówiłem, teraz udamy się do windy. Mhm. Ulubione miejsce twórców gier horrorowych. Winda się rozbiła, potwory nas atakują teraz. Przeżyliśmy. Exciting. Okej, ale tak jak mówiłem, udajmy się do Lugii teraz. O, Lugia będzie zabawna. Jak się udamy do Lugii? Można albo pociągiem. Kuźwa, tramwajem. Metrem. Transportem szynowym. Na szynach. Albo... Ej, chwila. Z nimi gadaliśmy. Albo idąc do Mountain Silver i z Mountain Silver użyć ptaka. Well, ptaka. I to jest człowieczyna, która tak samo w pierwszej genie daje nam TM42, czyli Dream Eater, o ile się nie mylę. Tak, Dream Eater. Co byłoby nawet nie najgorszym ruchem dla Noctowla. Co prawda nie ma staba ten ruch, ale jest specjalnym atakiem. A Noctowl ma więcej specjala. Ptaking. Ojej. Na tej ścieżce chyba nie ma nic ciekawego, jeżeli dobrze kojarzę. Nawet nie ma co to sprawdzać. Ewentualnie nie wiem. Hut, hut. O, spójrzcie, mam ikonkę Pokebola przy Spirowie. Zapomniałem, że Kenię zdobyliśmy. Oddaliśmy Kenię, co nie? Chyba tak. Chyba na... Mam nadzieję, że tak. Bo by głupio, gdyby w PC-cie Kenia siedziała. Well, i witamy w Mountain Silver. Mountain Silver jest zabawne, bo tu można trenować Pokémony, bezproblemowo. Tu tutaj Pokémony są na poziomach... prawie 40? Takie późno 30? Niech go zobaczę. Tak, 39 poziom, proszę bardzo. Można tu złapać takie Pokémony jak właśnie Tangela, Rapidash, Ponyta, Arbok, Dodrio i Doduo. Chyba Dodrio i Doduo. Wow. 80% szansy na trafienie. Mwah. Come on, Fibra. There we go. W ogóle powinniśmy uciec od razu, ale co witam. Czy coś jest jeszcze ważnego w Mountain Silver? W sumie nie jesteśmy jeszcze na Mountain Silver dokładnie, ale chodzi mi o okolice. Jest tu Poké Center i jedna dziewczynka w domku, która daje Steel Wing. To jest chyba ten domek na północ od nas od razu. Wiecie co, żeby nie walczyć, od razu żyje Ripala. Maxipel. Mamy 5.
No to powinno się tyle do końca gry raczej wystarczyć. Silver Cave. Tutaj w wodzie można złapać chyba tylko Poliwagi, Poliwirle? Może Gold? Nic ważnego w każdym razie. A nie pamiętam co tu jest, więc idę tędy. Legitnie nie pamiętam co to było. Aha. Okej. Okay. O, full restart. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Na pałę sprawdzałem. Na tak zwaną pałę. Aj, jeżeli ktoś jest ciekaw, to już jest Johto. To miejsce jest uznawane stricte jako teren Johto. Bo tak. Oh boy, Weird Island. Na szczęście przygotowałem sobie mapkę. Mam specjalnie. Pokémon Silver Gold Map Through Weird Island created by... Nie widzę za bardzo. Akurat tej części. A, tak. Trochę dla mnie to jest straszne miejsce w sumie. Tylko bab... Dwóch NPC-ków tutaj siedzi tak naprawdę. No trzech. No bo jeszcze Mrs. Joy, mimo wszystko ona jest kobietą i jest człowiekiem i żyje. Okej, spróbujmy nie zjechać. Okej. Silming? O, znalazłeś mnie. Nie mów nikomu o mnie. Chwila! To jest ta dziewczyna, która była na zachód od Celadon City, co mówiłem, że... jej domek został zastąpiony i nie jest już sekretem. Przeniosła się tutaj. A, zapomniałem o tym. No, nie poradzę, że taki wybrał nick, ksior. A nie, zaraz zobaczę, bo w sumie... Starfighter 78. Jeżeli ktoś był ciekawy. Alright, ale nie ma już sensu tutaj być. Teraz możemy już swobodnie się poruszać po Johto. Chyba będziemy mogli tu wrócić na szczęście flyem. Mam nadzieję, bo głupio bym musiał zasuwać nas z buta tam znowu. Well, Lugia time! Boże. Weird Island, Weird Island. Jeżeli ktoś chce w pełni wszystko odwiedzić na Weird Islands, to musi mieć dużo TM-ów. Musi mieć przynajmniej surfa, Whirlpoola, żeby dostać się do jakiejkolwiek jaskini Weird Island. I będzie potrzebował... Aż tak, Repel. Waterfall, jeżeli chce zdobyć dodatkowe itemy. Ja Waterfalla nie mam. Jak już się szczailiście, Gyarados został w boksie. Ale, szczerze mówiąc, Waterfall dużo nie daje. Ma się dostęp do Max Revive, PP Up, Calcium i Full Restore. Te, spisałem sobie, owszem. O, that's just rude! Postaw kamulce, żeby człowiek nie mógł przejść. Will Iron niestety jest taki upierdli... What the fuck? Uwielbiam to! Użyj surfa! Wyjdź. A, jeszcze Flash. Flash oczywiście nie jest wymagany, jeżeli ktoś czuje się bardzo hardkorowo. Ale ja osobiście polecam. To jest... ile? Jedna z trzech lokacji, które wymaga Flasha? Jeszcze Mountain Sealer oczywiście wymaga, bo... fuck this, I... Okej, okej, wiem gdzie jestem. Są cztery wejścia, generalnie, na Weird Island. I jesteśmy w tym jedynym, które prowadzi do Lugii. Należy pójść tędy. Następnie udać się na południe. Wszystkie trzy inne wejścia prowadzą po prostu do itemów, co najwyżej. I proszę bardzo, jesteśmy już prawie przy Lugii, naprawdę. Well, szczerze mówiąc, ksior... Nie uważałem Flasha za takiego świetnego, ale teraz, jak widzę, jak się przydaje przeciwko niektórym bossom, Flash jest świetny. Fuck this, lubię Flasha. Whirlpool nadal siedł. Okej, to jest zejście do... żeby wyjść z tej lokacji. A tu jest Lugia. Jeżeli dobrze pamiętam. W sumie nie potrzebowałem tej mapki. Tak dużo błądziłem dzisiaj, próbując znaleźć wejście do Lugii, że zapamiętam to miejsce. Okej, co my robimy teraz? Zapisałbym grę. Przede wszystkim. 24 godziny, prawie skończyliśmy. Okej, Lugia niestety... ma recover. Także będzie upierdliwa do złapania, bardzo upierdliwa. Sentenza. Zacznijmy od sentenzy i chwila. Lugia ma Rain Dance, Recover, Aeroblast... nie, Aeroblast chyba nie ma, Hydropompę? Nie pamiętam dokładnego movesetu Lugii, szczerze mówiąc. Na 60 poziomie. Ach, ale ma krzyk. I oczywiście jest na 60 poziomie. Oboj. Zaczyna od Recover, okej. Tak, Soul Silver wygląda ładnie i Team Tower też wygląda świetnie.
Well, Lugia się poddaje bez walki, najwidoczniej. Okej, okay, i teraz, ponieważ nie zamierzam 20 lat tłuc tej Lugii, użyję X-ataku. Na sentencie. Nawet chyba dwóch. Zobaczmy, ponieważ, no wiecie, Ricari mimo wszystko wpieniające jest. Lugia i te ludzkie palce jej! Ile obrażeń? Całkiem, jeszcze jeden X-atak, powiedziałbym. Raczej Lugia nie ma szans zabicia nas na hita, jeśli się nie mylę. Mam nadzieję? Okej, zobaczmy. Po tym ciosie już powinna być na przynajmniej żółtym życiu. I możemy już stać ultrabolami. I liczyć na szczęście! Bo już więcej nie zrobimy. Wow, okej. Let's go. Mamy 29 ultraboli. Możecie już zacząć strzelać, na który się złapie. Ja sobie tu poprawię miejsce siedzące. Nie ma co się stresować. Za niedługo spacja pójdzie. Nie martwmy się. Holy crap, ale mamy fartobus do spania. Ale kazam też 20 lat spał. I to jest zawsze najciekawsza rzecz. Czy jest chociaż jeden youtuber, który potrafi sobie poradzić się z 20 turami czekania, aż legenda po prostu wejdzie do Pokebola. Bez mówienia głupot, dajmy na to. Ja na przykład kiedyś istnieje mantra, która pomaga mi przy łapaniu legend. O, byłobyśmy się gdybyś teraz złapała. Ale hello pomba, dzień dobry! Minus 1 accuracy i tak trafiło. Wyobraźcie sobie, gdyby istniał item X Evasion. Holy crap, to byłoby przerażające. A, Gast ma. Nie ma Aeroblasta, ma Gasta? The fuck? Ale to był piorunsko mały damage. I dzięki Leftovers nie musimy nawet za bardzo się męczyć z healowaniem. Mordka! Good one. I like it. Aeroblast na 70, ale lipa. Czy przypadkiem Hawk nie używał Nie, na pewno? Bo z tego co pamiętam, nasz Hawk, którego złapaliśmy, używał Sacred Fire. To co, Lugia by nie miała swojego sygnaturowego ruchu? Oh man. Swoją drogą, zdałem sobie sprawę z czegoś nie tak dawno temu, że nie muszę edytować tła i tak się ucieszyłem w sumie. Tło się nie zmieniło od ilu już YouTube'owych odcinków? 10? Man, przyjemne to. God damn it, to podwójne trzęsienie. Aeroblastem pierwszym! A ile jest ruchów pomiędzy pierwszym poziomem a 40? I mówię oczywiście o movesecie z drugiej geny, a nie z najnowszej. Raz, dwa... To jest jakaś klątwa? Twoje bole mogą się tylko dwa razy potrząść. A pies nadal będzie ci płakał. Ej, mieliśmy 22 ultrabole. Może to będzie ta magiczna liczba. Let's see. A, plus 5. Czyli w Silver, jeżeli łapiesz Lugię, to o nie, nie lubię takiej sytuacji. Ta sytuacja naprawdę mi nie pomaga. Nie wpływa pozytywnie na moją psychikę. Po czym i tak gwiazd, okej? Okay. Nieważne. Chyba powinienem użyć X-Accuracy, pana myślę. Albo przynajmniej się wychilować, bo jak teraz użyję hydropompy, to padniemy na hita, wydaje mi się. O Jezus. O Jezus! Nie lubię tej sytuacji już! O, Max Potion można wykorzystać. Zwolni się miejsce przy okazji, bo chyba w Mountain Silver parę przedmiotów, które będziemy musieli podnieść. Tutaj w teorii jeszcze w Will Island mamy parę do podniesienia. You know what? Pamiętacie jak użyłem Flasha na Lugii? Good times, dobrze, że działa. Bardzo fajnie, że działa. Użyłem na Lugii Flasha, prawda? Holy shit! To nie było miłe? Wiecie co? X-Accuracy. Fuck this. X-Accuracy! Gdzie to jest? Na sam dole pewnie. Come on, do it! Śpij jeszcze przez 3 tury. To najbardziej pomoże.
Ja użyję flesza, żeby mieć teraz pewność, że nie masz prowadza za każdym razem trafiać. I wracamy do rzucania bolami. Adios, z tego co wiem, accuracy tak działało przy obliczaniu, i nadal działa przy obliczaniu szansy na trafienia Horndrilla. Tych wszystkich ruchów, które zabijałem, jak ta Fisher, Horndrill, Shirkolt i Gilotyna. Na każdym innym ruchu chyba poziom nie ma znaczenia. Chciałbym zaryzykować trochę flya, szczerze mówiąc, przeciwko Lugii, ale boję się. Będę szczery, boję się, że rozwalimy tą Lugię. Fuck man, wyobraźcie sobie, że niektórzy ludzie są zadowoleni z tego, że tak działają legendy, a niektórzy ludzie są nawet zadowoleni, jak działa Safari Zone w pierwszej genie. Ponieważ chciałbyś mieć od razu bardzo łatwe łapanie w każdej genie Pokémonów. No, na pewno chciałbym inne niż łapanie Chansey w Safari Zone. Tamto raka dostałem. Jutro śmierć. Well, startowaliśmy z iloma? 29 bolami? Ty stawiałeś, że przy 12 złapiemy. Czy to nie jest 12? Czy to był 12 bol? Lugia, diving. Ma niesamowitą umiejętność, by uspokoić sztormy na wodzie. Jest powiedziane, że Lugia pojawia się wtedy, kiedy sztorm się zaczyna. No to trochę takie jedno drugie. Jedno drugim zaprzecza. Well, zasłużyłeś sobie za ładne zgadnięcie. Beautiful. Okej, ale zanim jeszcze pójdziemy, zwiedziłbym trochę jeszcze tego Weird Island. Nie ma tu jakichś specjalnie ważnych itemów, a mimo wszystko chciałbym pokazać troszkę tej lokacji. A, miałem zobaczyć te bole. Mieliśmy chyba 29, jeżeli dobrze kojarzę, i... Holy shit! O, ja pierdniczę. Naprawdę, adios? No to... Użyłeś wehikułu czasu, przyznaj się. Alright, jedno wyjście, znaczy jedno wejście do Weird Island wyrzuca nas ponad to miejsce. A dwa pozostałe niestety wskazują na to miejsce poniżej, na którym się teraz znajdujemy, na którym nie ma zbyt dużo dostępu do czegokolwiek tak naprawdę. Tutaj można jeszcze pójść. A w sumie moja ulubiona legenda to Celebi. Też jest drugiej geny. No cóż, można powiedzieć, druga gena ma najlepsze legendy. I tak swoją drogą, Repel nawet nie zrobiłem jednego kroku na litość boską. A, nie... W sumie nie pamiętam, jakie tu poki można zdobyć. Może dlatego, że Wiggle Island zawsze omijałem. Ach, nie lubię tego miejsca. Jest trochę jak Seafoam Cave, jak się na tym zastanawiam. Okej, okay, Max Repel. Dwa nam starczą na Mountain Silver, bezproblemowo, jestem tego pewien. O boj, to jeszcze tylko zostało nam boss do pokonania i to wszystko. Tą lokację już pewnie rozpoznajecie po kamieniu. I tu jest chyba ukryty przedmiot? Yep! Yep! Ciekawostka, na tej mapie, którą mam otwartą, nie ma tego ukrytego przedmiotu pokazanego. Mapa do dupy! Okej. Okay. Calcium. There we go. Jeszcze to jedno wejście bym pokazał, bo tu jest trzecie wyjście. Tak, tu jest trzecie wyjście. Ale tam, gdzie popłynąłem na wschód, mówiąc, czy raczej pytając adiosa o legendę, tam było drugie, to jest trzecie, jeszcze jedno do pokazania. Gad, to miejsce jest piękne. Po prostu biegam je, zwłaszcza te zasłane kamienie, które mają obwódkę brązową wokół siebie. Mortko, are you upset? Perhaps? The fuck is going on here? What the fuck? O mój Boże. At least now, for the Skeleton War. Beautiful. Uwielbiam fakt, że można poglądać linki. Okej, okay, ostatnie wejście jest chyba tutaj. I stąd przyczyną nie wiem, czy walczyliśmy. Wiem, że ominąłem dwóch trenerów tutaj. Podczas sprawdzania Weird Islands. I szczerze mówiąc, nie zamierzam z nimi walczyć. Bo to są póki na 20 poziomach, szanić to. O cholera. To było to wyjście. O, gdzie jestem?
Tak, to jest chyba to wejście. Dolne prawe prowadzi do lugi, a dolne lewe prowadzi do wyższych partii jaskini. Dwa pozostałe wejścia są kompletnie useless. Bo mają dostęp do dokładnie tych samych lokacji, co reszta wejść. A szlak, repel po prostu się krzęć. Yeah, shit, jeden maxer. O, to... You motherfucker. O, mind time przynajmniej. Nervous handboop? Dude with the sickness. What the fuck? Ajajaj. I teraz zostałem... Zaćmy, co miałem zrobić. Okej, okay, a jeszcze jeden max ripple, I guess. Bo naprawdę troszkę lokacji to jeszcze zostało. Nie wiem, która jest godzina. Max ripple. Nie max ripple, o mój Boże. Manualne psychoruchowe ruchy mi nie wychodzą. Zobaczmy, to jest... Karbos i nie mogę go wziąć. Przyszedłem tu po przedmioty, których nie mogę podnieść. Biotw. Kalcium na syntezie, ponieważ tak. Escape rope toss, nie use. Gdybym użył, to mi się trochę wściekł. Karbos, there we go. Jeszcze tutaj będzie jeden przedmiot, a poza tym to już niewiele zostanie. Chociaż nie, tu nie ma przedmiot. A, there we go, dwa bolsy, idealnie. Psychoruchowe kojarzy ci się z seksem? Dlaczegoż to? Witaj, Katsu! Przyszedłeś na sam koniec streama aż prawie. Fuck, man, nie spodziewałem się, że aż tak szybko przejdziemy to wszystko. Na ostatnim streamie, przecież to półtorej godziny dopiero trwa. Ale najważniejsze jeszcze zostało przed nami. A, kolejny full restart. Co, dziwnie brzmi, że masz dwa bolsy? Ten moment, kiedy biologa cię powstrzymuje przed oglądaniem mojego streama. Nauczycielkę trzeba spalić żywcem. O mój Boże. I'm so sorry. Okej, okay, a to nawet nie pamiętam, gdzie prowadzi. Aha, tu. Jeżeli ktoś rozpoznaje to miejsce, tak, to jest to przy tym poprawnym wejściu. Tu na zachód. Jest to poprawne wyjście i szczerze mówiąc, przez cały czas się zastanawiam, jak tam dojść. Za pierwszym razem. W końcu odpaliłem mapkę i dowiedziałem się, że muszę wejść innym wejściem. Upierdliwe. A teraz wyjdźmy stąd w końcu. Co ty wiesz o Rud? All right. Ladies and gentlemen. Czas na ostatnią lokację w grze. I nie mam mapy włączonej do Mountain Silver. No tak. Ale od razu rozpocznę, jeżeli chodzi o Mountain Silver, to tak, przydałby się Waterfall, żeby to Max Revive, PP Up, Calcium i Full Restore zdobyć, ale pieprzyć, za przeproszeniem? Z ciekawych rzeczy do powiedzenia mogę powiedzieć, jakie boki się znajdują tylko w tej jaskini, ponieważ... Jest o czym gadać, jest Magmar, jest Urza Ring. Najważniejszy to jest Larvitar. Pierwsza forma pseudo-legendy. Finalną formą jest oczywiście Tyranitar. Oprócz tego jest oczywiście Graveler. Jeżeli ktoś kręci Graveler, proteina. Nie potrzebuję tego już. I po repelu. Magmar. Ale zaćma, nie mogę robić dwóch rzeczy naraz. Okej. Okay. Ej, mam miejsce w sumie teraz w ekipunku. Chodź tu, proteino! There we go. Magmar, Urza Ring, Golduck, Larvitar, Parasect i jeszcze Miss Dravius bodajże. Podróżnym bezdomnym. Oj, Jezu, prawie spadłem. Escape Rope. Dlaczego Escape Rope miałoby się znajdować obok wyjścia? What the hell? Well, whatever. Będzie zabawnie, jak się Max Ripple skończy. Oj, będzie zabawnie. Ale to nie jest duża jaskinia. O dziwo, jak na ostatnią lokację w tej wersji, w Gold, Silver i Crystal, Mountain Silver jest małe. Naprawdę małe. Jedyne, co trzeba tak naprawdę mieć, jeżeli chcemy się trochę więcej przejść, dajmy na to tak 30% lokacji tej
wymaga waterfalla. Na pewno nie połowa, choć może połowa. W Hardgoldach i w Soul Silverach w każdym razie Mount Silver jest dużo lepsze, bo rozbudowali tą lokację o tereny na powierzchni, że tak powiem. To jest góra. I to widać, że to jest góra po prostu, bo wspinasz się po zaśnieżonych szczytach. To wygląda świetnie w remake'ach. Nic nie zostało zepsute. Ale zagrantuję wietnamskie dziadostwa. Okej, okay. Tu jest potrzebny waterfall. I tak, tutaj pojawiają się poki na 50 poziomach, dlatego Ripple się nie nadaje do niczego. Jej. No, 48. Czy u nas ma najwyższy poziom jeszcze raz? Zobaczmy. Najwyższy poziom ma... O. Shit. Ale fajnie się korzystało z Max Tipa. Tu jest przedmiot, tak. Ale w sumie nie potrzebowaliśmy tego Max Tipa. Tormenty! Tak. Moją odpowiedzią jest tak. O, tu tutaj macie item. Właśnie. I to jest, nie wiem, kalcium. Na dole wodą dojdziemy do kolejnego wodospadu. Także tą lokację też omijamy. Naprawdę nie ma tam za specjalnie nic. Ląduje się po prostu na małych wysepkach, gdzie są przedmioty. Jesus Christ. Ale to, co nas interesuje... Wow. Zaraz przed wejściem. To jest ta lokacja. I tak, tutaj może nas Ursaring na 50 zaatakować. Może nawet teraz to zrobi. Nie będziemy mogli uciec, on nas skryci i umrzemy na hita. To byłoby ciekawe. Onyx. Obiecałem ci? Jak już mnie nie zapraszasz. Okej! Okay. Panie i panowie! To, na co każdy czekał. Zakończenie krystala. Zapiszmy grę. Końcowy boss krystala. Zasraniec Red, tak się nazywa. Obaj, zaczynajmy. Pierwszym pokiem Reda, który jest niemową, tak swoją drogą, jest Pikachu. I mamy znowu tą świetną muzykę. Pikachu zna Quick Attack, Thunderbolt, Thunder i Charm. Charm zmniejsza atak. Jeżeli ktoś wystawi zimnego Pokemona przeciwko Pikachu, żaden problem. Po prostu żaden problem. I w tym momencie mógłbym teraz perfidnie nabustować Fresh Meat'a tak, żeby rozwalił wszystkie Poki Reda, ale to nie byłoby zabawne, prawda? O boj. Nawet pomimo Charmu Pikachu padnie na dwa hity, ponieważ to jest Pikachu, halo. Wolałbym nie dostać żadnych obrażeń od tego Pikachu, ale potem... Tutaj każdy punkt HP jest trochę na wagę złota przy pokach typu Snorlax. Snorlax będzie bardzo upierdliwy. Pikachu jest najłatwiejszym jego pokiem, bez dwóch zdań, pomimo faktu, że ma najwyższy poziom. Okej, okay, Charizard. Jeżeli ktoś ma kamiennego poka, to jest moment, w którym należy go wystawić, ponieważ Charizard zna Flamethrower, Wing, Slash i Fire Spin. U nas najlepszym wyborem będzie Katsu. I żeby nie było! Katsu... Ze dwa hity może przetrwać? Flamethrowera chyba? Więc od razu zamierzam X-Speciala użyć. Od razu. A, tylko Special Attack zwiększam, bez Special Defy. A, to może jednak nie. Może 3, zobaczymy ile ten Flamethrower zrobi. Adios, on siedzi w tej jaskini po to, żeby trenować bodajże. Tak to przetłumaczę. Jezus! Te obrażenia, 90 HP! Katsu, nie bądź miły, dawaj mi energię! To jest twój pok walczący, Katsu! O mój Boże! Well! Nara, Katsu! Potrzebowaliśmy kryta albo coś w tym stylu. Ho, ho, ho! Yep. To jest przyjemne. Hot dog... też nie będzie w stanie za bardzo nic zrobić. Sentenza. Imprezowo.
Hipnoza, musisz trafić. Czy Sentenza będzie w stanie przetrwać dwa hity? Nie spodziewałbym się, szczerze mówiąc. Jezus. Jezus. O! O tak. Max Revive! Max Revive! Nie ma co. Tu trzeba dużo przedmiotów wykorzystywać, jak ma się takie niskie poziomy. Segartis jakimś cudem przyszedł niby go Deliberdem. Nie wiem, czy spawał przedmiotami, czy coś innego, ale zrobił to. Okej, zamierzam coś przetestować. Oby nas teraz nie walną, bo będę zły. A, nie, w sumie walić to, najpierw się healnę. Najpierw heal, a potem X-Special. Chcę się upewnić, czy X-Special nie zwiększa special defensywy. Potrzebuję tej wiedzy. Nie wstawaj. Bardzo dobrze. Jeżeli X-Special nie zwiększa X-Special defa, to... część mojego planu będzie się chrzanić w tym momencie. Ale póki co, gra mówi, że nie. Low quality stream. Oj wej. A, wstał. No to teraz będziemy mogli zobaczyć. Czy special... cokolwiek zrobił. Nie! Nope, o, nope! Healuj się, Andrzejku! Bleh. A mówię o jego serii na YouTubie, bo on nagrywał, z tego co wiem. Okej, teraz Katsu. Przydałby się Raindance po namyśle i chyba mam Raindance'a w TM-ach. Mogłem go nauczyć, Raindance'a. Tak przed walką, why not? A to mi było szkoda. Co mi tam? O mój Boże, Firestream, bardzo dobrze. Wow, to... jaki duży damage! Przydałby się trochę kryt. Tak samo drogą, ani Charizarda, ani Pikachu nie uznaję za silnych poków u Red, tak naprawdę. Dwa silne dopiero później przyjdą. Okej, jak mamy czas jeszcze, a on ma mało HP, to mogę użyć Max Revive teraz na tym... na Sentenzie. Sentenza potrzebuje tego. Szkoda, że Katsu jest na 48, może by na dwa hity z tego sefa rozwalił. Zasrańcy na czacie, co do jednego każdy. I znowu Flamethrower. A może jednak też rzucić tego Firespina znowu, co? Nie pogniewałbym się. Jesus Christ. Ale right, czy czat ma jakieś propozycje na temat tego, jak wygrać tą? Czy zamierzacie dalej posiadać energię przeciwnikowi? Aha. W ten sposób. Nie powinno ci być obojętne, bo dopóki nie wygram, to nie opuszczam tego streama. Let's see. Nie ma co, musiałby spudło... przestań z tym fire spinem zasranym. A co mógłbym wystawić, co by rozwaliło tego Charizarda na hita? I nie zginął na hit. Mógłbym wystawić hot doga. Hot dog mógłby rozwalić tego Charizarda Fireblastem prawdopodobnie. Od tak... przy takim HP. A Katsu się już oficjalnie raczej nie przyda w tej walce. Więc na razie... okej. Katsu się nie przyda, hot dog jest odporny na ogniste ataki, hot dog powinien go rozwalić. Diga nie możemy wykorzystać na nieszczęście, Fireblasta możemy. Co ja sam będziesz grał, jak jest taki śpiący? Okej, jest mi Flamethrower. Też na dwa hity. Traf! O! Zabij! Masz zabić! Nie! O nie! Ja nawet Charizarda nie uważam za potężnego. I my potrzebowaliśmy hot doga na litość boską. O nie! Bierz go, Sentenza! Return! Moje gardło!
muszę się napić. Niech ktoś rozpieprzy tego Charizarda spamującego flamethrowerem. Kuźwa, choice specs. Gin! Jesus Christ, w końcu. Jezu, ile expa, what the fuck. Blastoise. Myślę. Okej, mam pomysł. Blastoise jest ciekawym Pokemoniego. Myślałem, że on jest jednym z tych groźnych, ale po zastanowieniu nie jest aż tak groźny. Blastoise mianowicie ma Rain Dance, Surf, Whirlpool i Blizzard. Surf plus Rain Dance boli jak cholera. Blizzard jeszcze bardziej, ale Blizzard może spudłować. I na to liczę. Idź spać najlepiej. To już jest drugi Blizzard. Zaraz nie będzie ich miał. Bo Blizzard ma 5 pp, ile się nie mylę, co nie? Puf! Tyle w temacie sentenzy, holy crap. Tsunurita. Light Scream się przydał jak cholera teraz, to nie? Okej, Tsunita powinna to tankować. Nie zgadzam się, żeby zginęła. Well, po zastanowieniu naprawdę nie jest Katsu, bo on musi trafić tym Blizzardem, żeby pokonać niektóre poki. Surfem nie zrobi dużo w Tsunicie, a Blizzard się zaraz skończy. Tak naprawdę Tsunita, bo nie jestem pewien, czy nawet nie przeżyje tego Blizzarda. Chyba nie, ale mam nadzieję. Zobaczmy. Teutra taka pewnie martwi. O mój Boże! No to musimy stolować. Musimy najzwyczajniej w świecie stolować to. Katiuszka? Nie, Katiuszka tego nie przetrwa. Ten Blastoise już sporo kili zdobył, to pewne. Jeszcze jeden Max Revive na Tsunitę. O boj! I tak, on ma wszystkie startery, żeby nie było. Z pudłem i Blizzardem. There we go, drugie pudło. Nie ma co używać już żadnych przedmiotów w sumie. Chociaż nie, mogę jeszcze jednego rewalka zrobić. Hotdog czy Katsu? Czy ktoś się jeszcze przyda do tej walki? Hotdog się bardziej przyda do tej walki, dawaj. Wstawaj hotdog! Trzeba myśleć, jak jest się 30 poziomów do tyłu! Okej, pudło czy trafisz? Trafi. Dobra, ale to już wszystkie powinny być Blizzardy. In before! On ma PP up i ma kurczę 8 Blizzardów. Takie fuck. Okej, ale to powinno być koniec. Berserk Jin? No! No! Okej, ile mamy revive'ów? 15, a to głos. Hyper Potion na hotdoga, bo hotdog się przyda na następnego poka, który może wyjść. Choć nie musi w sumie. Niestety NPC dobiera następne poki bazując na tym, co... Oho, z czym walczy. Here you go, boys! Nadchodzą surfy! Albo... Whirlpool! To będzie masywny odcinek! Jak ta walka tyle trwa. Body slam! Bez paraliżu. Potrzebuję go sparaliżować. Ale w sumie jak się na tym zastanawiam, to on nie ma nic nad Tsunitą, bo mógł wspomnieć teraz Ex Specialem. Ile ten surf robi? O! O! Ojej! Wiecie co? Chrzanić paraliż! Będę Razor Leafował. A czy surf zabiera dwa hity? Cholera, trzeba rezerwować, póki się dało, ale dobra, zaraz się da, się skończy. To jest trzecia tura deszczu bodajże. Take a long, take this. Rain continues to fall. To nie wygląda jakby to był deszcz, to wygląda jakby to był shoten, kurczę, który z kibla właśnie wyszedł z mojej filmowej toalecie. Fuck, trochę modnie te hyper pushy na Alcentą. W sumie revive byłyby lepsze. Przestań surfować! Koleś mnie rozwala notwery efektywami. O! 69, magiczna liczba. Nie ma deszczu! Nie ma deszczu, hype! Teraz by się
przydał w tym jest Sunny Day. O, kolejny serw. Chyba w tej turze padniemy. Whirlpool nas wykończy, a nie serw. Ja! Whirlpool nas wykończy. Razor, zrób trochę damage'a. Ej! Ej, not bad! O, Whirlpool się skończył! Chwała Danosowi! Heal up, boys! Dobra, już poblastaj się, nie ma prawa żyć. Zwłaszcza jak spamuję Whirlpoolem, come on! El Krito! Body slam, który by spoleżał, by bardzo pomógł, cholera jasna, ale no cóż. Kill it! Ave Maria! Deus Vult! Pokonam cię! Cheatno umierająco turę. To już chyba uaktywniłem je. Już chyba już są uaktywnione, cholera jasna. Najgorsze jest to, że jeden z pokój, który nadciąga... To jest kolejny psychiczny Pokémon. Jezu, Paris są w każdej turze. O, gdyby teraz skrycił, byłbym mad. A potem spudłował Razor Leafem. Keep Coleman, to jest Wurt! Trzeci poklerzy. Zostały jeszcze trzy. Te gorsze trzy. Niestety. Venusaur nie jest tym gorszym. Venusaur ma Sunny Day, Giga Dane, Synthesis i Solar Beam. Nie ma prawa robić dużo obrażeń, sądzicie. Ten jego ruch nogą z tyłu, what the hell. Ale musimy Sentenzę podnieść, stanowczo. Jeżeli ktoś chce być tak swoją drogą cwaniakiem i użyć Sunny Day przeciwko Venusaurowi, nie róbcie tego. Uwierzcie mi. Ale... Zastanawiałem się, czy nie użyć na hot dogu Sunny Day'a, po czym zobaczyłem, ile Solar Beam zrobił i takie... Nie! Nie róbcie tego! Ukradli mu potionem, ukradnę revive. Co to za koalicja? O, Sunny Day. Będzie Solar Beam. Będzie Solar Beam. Ej, to my też możemy Solar Beamować, aczkolwiek... To gówno zrobił w sumie. Krzęść to? Całe szczęście, że jest strasznie dużo pokój, które mają naprawdę wydymane na Solar Beama w moim teamie. Kaciuszka kompletnie ma gdzieś Solar Beama. Mógłbym ją wystawić w sumie i sweepować teraz. Hano. Ha! Ile Solar Beam zrobię z tym tego? Tak. Dlatego nie chcecie używać Sunny Day'a przeciwko Venusaurowi. Okej, okay, Kaciuszka jest poczwórnie odporna na roślinne ataki. Dawaj, Sword Dance. Ile możesz takich Venusaur zrobić? Come on. 40? Fucking hell! 52 obrażenia. Oj. Zaraz zobaczcie, co to jest sweep. I ta skryt. A nie ma kryta. I chyba teraz słońce się kończy. Jep, nie ma słońca. O, ktoś tu ma przesrane. Ktoś tu ma bardzo przesrane. Hot dog miał rozwalić. I jeszcze się zlokował w Solar Beama, co ciekawe. Okej. Nie no, mi to bardzo pasuje, nie będę narzekał. Gdzie jest mój X-Speed? There you go? Nie ma słońca! Ale bym się wkurzył, gdyby skrycił przy drugim Solar Beamie. Jeszcze jeden X-Speed. Okej, okay. Sunny Day może być teraz. Teraz tak powinniśmy odspeedować. Alright, Metal Claw! Na plus 4 do cholery jasnej! Yep! Oh, I came! Holy shit! Ale to było ekscytujące patrzenie na HP! Holy crap, to było fajne!
Albo miałem cichą nadzieję, że Metal Cloud stanie... Po Metal Cloud stanie przyjęty do ataku, ale tak się nie stało. Welp, mógłbym teraz poczekać, aż się skończy jego słońce znowu. A w sumie... Gada boost! Okej, okay, po tym Solar Beamie jeszcze raz się chiniemy, zabijamy i zobaczymy, co pójdzie dalej. W najgorszym wypadku będziemy nadal outspeedowani. To będzie smutne wtedy. Bo jednym z Pokemonów Reda jest Espeon. Espeon jest szybki jak diabli, 110 bazowego speeda. I nie ma słońca. Dla pewności jeszcze jeden X-Speed. Fuck this, jeszcze jeden X-Speed. O, on potrzebuje teraz jak najwięcej powera, Katsu. Oj tak. O, Synthesis. Tylko nie to. Co ja teraz pocznę? A cóż ja teraz zrobię w tej sytuacji tragicznej? Kamieniem w psa zielonego! Dead. Ale powiedziałem, że nie będę cytować tytułami, ale chcesz jednego poka przynajmniej rozwalić Reda w ten sposób. Snorlax. Tak. Snorlax ma... Amnezję, Snor, Rest i Body Slam. I to jest straszny jego pok. Ja to jest legitnie pok, którego się bardzo bałem. Blastoise'a, Espeona i Snorlaxa najbardziej tak naprawdę. Well? Jestem ciekaw. To był wymaksowany atak, a zdjął pół HP Snorlaxowi. Fuck! Crit Synthesis? Holy shit. Pół HP tylko. A, nie ma Snorlaxa. I czy ja mam cheatować i rozwalić w ten sam sposób też tego? Espeona? Ah, fuck it. Katiuszka! Zabij! Bierz to gówno! Oj, ty. Szkoda, że Hotdog nie mógł użyć master taktików przeciwko Venusaurowi, ale co tam. Hotdog i tak był dobry na przestrzeni tego playthrough. I level up. Wow, double team! Katiuszka! Katiuszka napiła się i widzi podwójnie. Well, trzy kropki. 7700 golda. Więcej kropek. 12 chyba było. GG! Pokémon Krystal ukończony teraz na poważnie. Odwiedziłem z czatem wszystkie lokacje, jakie chyba istnieją w tej grze. Nie pamiętam, żebym cokolwiek ominął. Congratulation. No, jeżeli czat chciałby jakieś przemyślenie na temat Krystala uwiecznić na tym let's playu, to niech teraz pisze. Dla mnie Krystal przez długi okres czasu było ulubioną grą Pokémon, aż do momentu, kiedy Mystery Dungeon wyszło w trzeciej generacji. No i aż do remake'ów. Remake'i pretty much pobiły Krystala. Hard Goldy do teraz są moimi chyba ulubionymi grami Pokémon. No i Mr. Dungeon, ale to wiecie. Muzyka z Krystal jest jedną z moich ulubionych do dzisiaj, zaraz obok Morrowinda i Heroesów trójki. Statek w sposób genialny w tej grze. Graficznie Mortka mógłby wiele się powiedzieć na temat tej grafiki, ale dla mnie jest nostalgiczna i fajna, nawet do teraz. Po prostu lubię kolorystykę niektórych poków. Feraligatr ma taką fajny niebieski kolor. Jeżeli chodzi o problemy tej gry, no to te pieprzone dystrybucja zarówno ETM-ów i Pokémonów jest do dupy w tej grze momentami. Chciałbyś złapać coś konkretnego? Nie możesz. Chciałbyś nauczyć się ETM-a? Nie możesz. Level scaling podobno też jest do dupy. Ludzie mówią, że póki są na za niskich poziomach, po czym masz problemy z walkami, ale widzieliście, jak ja sobie radziłem. Owszem, w niektórych walkach masakra przy tym alkazami, ale generalnie da się. Jak najbardziej da się. Generalnie rzecz biorąc, uważam, że to jest najlepsza gra retro Pokémon, jaka istnieje. Najprzyjemniejsza. Ale archaiczna, jak Yellow.
Ale dużo lepsze niż Yellow. Ej, jaka muzyka. Ale oprócz tego... A, animacja sprite'ów mi się podobała, pamiętam. No ale to było na tyle, jeżeli chodzi o Krystal. Mam nadzieję, że te wszystkie 10 osób, które oglądało, to się podobało im. Bye. A, może nie, jeszcze nie bye. Jak tu jesteśmy, to może zrobimy mały Hall of Fame. No ale KOTOR to nie jest najlepsze RPG. Najlepszym RPG-iem jest oczywiście Baldur's Gate. Którego nie przeszedłem, ale i tak tak uważam. Ale zrobię to samo co w Krystal. Chciałbym zobaczyć to, co nasze starania osiągnęły na przestrzeni całego Let's Playa. Zdobyliśmy... Chwila, może... Mogę chwilę? Mogę. Mamy Lugię Adiosa. Który zna Gastric Cover... Dobra, mi chyba już ruchów nie muszę. Śniący Snorlax, którego niedawno zdobyliśmy. Kyry Lapras, o którym zapomniałem, ale no w sumie mówiłem, że zdobyliśmy wszystko, także... Nie mamy chyba tylko Tyrogiu w sumie. Tribert, Sudowoodo. Sacis, który został w boksie na Amen, bo wybrałem Entei'a. Bustan, który wykluł się z jaja. Magnemite, którego złapałem tylko po to, żeby zdobyć Metal Coat, żeby zdobyć Scizora, Katiuszkę i widzicie, jak to się opłaciło. Butterfree, który przywędrował z Yellow i w Yellow nadal siedzi, ponieważ safe state'y są boskie. Shackle, którego dostaliśmy z trade'a. Stormy, który nie urodził się jako Shiny niestety, ale cóż, ma Everstone, lol. To byłoby dobre, wieczny Elekid. No i Leviathan Gyarados. A! I Raiko. Legendy mówią, że tego Raiko da się złapać. A i Nobunaga i Hoh oczywiście jeszcze będą. Dragon Fang? Och no! A, on nie ma Secret Fire, ma Fire Blasta, okej. I to wszystkie. Z tych, które nie miały okazji do zalśnięcia w naszej drużynie tak naprawdę. A te, które miały okazję zalśnić, no to... Fresh Meat. Dobry pok. A nie mógł na ogniste za bardzo czasem wychodzić. Katsu, dobry pok. Hot Dog, dobry pok. Mało wykorzystywany trochę. Tsurita. Była w porze, fuck off. Scizor. Był OP w momencie, kiedy zdobył Sword Dance'a. I Sentenza, myślałem, że będzie takim pikaczem tej generacji, ale holy crap, Hipnoza i Flash. Kocham tego poka. Jeszcze bardziej. No i to było na tyle, pretty much. Każdy, jeżeli ktoś coś chciał powiedzieć o Krystal, to już to zrobił. Także tyle w tym temacie. Gra nam zajęła 20... ponad 20 godzin. Nawet wliczając tam przyspieszenia gameboyowe. Także wszystkim życzymy bye bye. Ja i na streamie. To tyle, jeżeli chodzi o Pokémon Krystal. Bye.